Edyta Górniak rozsierdzona pytaniem od fana. Co za płaska głowa? Edyta Górniak zrugała fana, który zadał jej nietaktowne pytanie. Wokalistka zniesmaczona jego komentarzem nie przebierała w słowach. Zrozumiał swój błąd. Edyta Górniak lubi dzielić się w sieci swoimi przemyśleniami i przekonaniami. Często wiąże się to z wieloma komentarzami internautów, jednak wokalistka niejednokrotnie nam już udowodniła, że za nic ma sobie zdanie krytyków. Czy nawet uczonych. Górniak w związku z tym lubi wchodzić w polemiki z fanami, jednak nie wszystkie są prowadzone w przyjaznym tonie. Edyta Górniak zrugała fana. Wokalistka od jakiegoś czasu przebywa w Azji, a dokładnie w Indonezji. Malownicze krajobrazy i bliskość natury sprzyjają przemyśleniom, dlatego między innymi takie treści pojawiają się teraz na jej Instagramie. Tym razem Edyta Górniak podzieliła się krótką myślą na temat mężczyzn. Szczęśliwa, zdrowa, wdzięczna i spełniona. I pomyśleć, że wystarczyło usunąć ze swojego życia toksycznych, narcystycznych facetów. Z serca polecam, napisała pod zdjęciem z egzotycznej wycieczki. Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Fani dzielili się swoimi doświadczeniami. Edyta Górniak walczy z uzależnieniem. Wokalistka nie znalazła się w Indonezji bez powodu. W rozmowie z Super Expressem wyznała, że udała się do Azji, by walczyć z uzależnieniem od kofeiny. Górniak początkowo nie czuła się najlepiej, przez 5 miesięcy po wielokroć przekroczyłam limit kawy. Dlatego jestem obecnie na bardzo silnej terapii. Czuję się, tak sobie, prawdę mówiąc, relacjonowała jeszcze kilka dni temu. Wygląda na to, że sytuacja mogła już ulec poprawie.